Witam w kolejnym odcinku, ja jestem Dominik. Tym razem zapraszam na recenzję moich nowych słuchawek Cougar, bo tak się nazywa ta firma. To jest jakiś taki tam drapieżny kod. No, słuchaweczki, moje nowe słuchaweczki gamingowe. No i tyle. W tym odcinku je zrecenzuję, trochę się zacinam, nie wiem czemu. Zapraszam również do poprzedniego odcinka, w którym jest pokazałem unboxing tych słuchaweczek oraz ogólnie zapraszam na kanał, gdzie właśnie jest bardzo dużo recenzji oraz unboxingów różnych słuchawek ostatnio. Choć nie tylko takie filmy, bo różne inne gamingowe filmiki na moim kanale też można spotkać. No dobrze, więc tak, oczywiście będzie również za chwilę test mikrofonu. Test mikrofon jest bardzo fajny, ponieważ jest taki chowany. Okej, okay, no dobra, to zaczniemy od kabla. Tutaj sobie go troszeczkę zwinąłem, bo jest bardzo długi. Kabel w moim przypadku ma na oko, tam sobie zmierzyłem linijką, trochę był pofalowany ten kabel. To tak ma 1,90 m, może rzeczywiście ma 2 metry. Co jest ciekawostka, tutaj ta końcówka, kabel kończy się jednym złączem jack i jest takie rozdwojenie na złącze oczywiście mikrofonowe oraz na złącze słuchawkowe. Kolejna sprawa to pilocik. Pilocik naprawdę jest bardzo ładny, bardzo prosty, powiedzmy, jego jest design. Nie ma żadnych tam niepotrzebnych bajerów, co mnie czasem tam denerwuje w różnych słuchawkach. Po prostu tutaj zgłaśniamy, ściszamy i oczywiście mutujemy, czyli inaczej wyłączamy mikrofon. Jest on naprawdę bardzo ładny. Ok, dobra, przejdźmy teraz do tego tutaj nausznika, który jest minimalnie ruchomy, co naprawdę jest bardzo dobrym udogodnieniem, ponieważ w jakimś trochę lepszym stopniu oczywiście dopasowuje się do kształtu głowy i jest to po prostu dobra zaleta na tle konkurencji. Dodatkowo mogę powiedzieć, że ta nie wiem, tak siateczka, czy jak to nazwać, ona nie jest plastikowa, tylko jest chyba jakieś tam może aluminium i to się tak naprawdę bardzo ładnie połyskuje. To pomarańczowy ten pierścień również się tak bardzo ładnie połyskuje. Zresztą właściwie nawet te logo tego Cougara też się połyskuje. Natomiast pałąk już jest gumowy i już się nie połyskuje. No oczywiście nie jest to jakaś tam mega wada, co nie? Właściwie żadna dla mnie to nie jest wada, ale pałąk już się po prostu nie błyszczy. Ok, tak jak wcześniej wspomniałem, mikrofon jest wysuwany. Dodam również, że zakończenie tego filmiku, całe podsumowanie nagram właśnie tym mikrofonem, abyście mogli ocenić jakość tego mikrofonu. Przyznam, że spotkałem się ze słuchawkami droższymi, które miały mikrofon gorszej jakości. Natomiast sam dźwięk jest po prostu idealny, jest po prostu perfekcyjny. Wiele słuchawek tak ma, że nawet gdy nic nie słyszymy, na przykład korzystamy z przeglądarki, to cały czas w słuchawkach słychać leciutki szum. Natomiast tu jak nie ma żadnego dźwięku, to po prostu jest cisza. Nie ma nawet najmniejszego po prostu szumu. Tutaj powiedzmy teraz przejdźmy do tego, no nie wiem, pałąka, znowu jeszcze raz pałąka, który po prostu również idealnie dopasowuje się do kształtu głowy. Naprawdę powiem, że w tych słuchaweczkach, w Counter-Strike'a grało mi się idealnie, na YouTubie słuchało mi się muzyki idealnie, naprawdę bardzo dobrze te tutaj gąbeczki, to nawet wygląda jak opony od traktora, mogę powiedzieć, a właściwie nawet mógłbym powiedzieć opony od bolidu F1 formuły, bardzo dobrze wygłuszają, naprawdę są słuchawki, w których na przykład kroków przeciwnika w Counter-Strike'u nie słychać, albo je bardzo słabo słychać. Natomiast tutaj po prostu nawet gdy przeciwnik jest daleko, to już ja po prostu te najcichsze kroki przeciwnika słyszę. Oczywiście prawo, lewo, tam duży hałas, to oczywiście z wielką łatwością potrafię to wykryć. No po prostu do gier online są one po prostu idealne. Okej, okay, teraz słyszycie mnie z mikrofonu słuchawek Cougar. Nie, jakoś tak to się nazywa. Cougar. Cougar Immersia Gaming Headset. Przyznam tak, jakość mikrofonu nie jest najlepsza, ale również nie jest najgorsza, ponieważ spotkałem się ze słuchawkami o wiele droższymi, które miały większy szum, bardziej zniekształcony dźwięk.
W ogólnej ocenie te słuchawki polecam, ponieważ są bardzo wygodne, bardzo lekkie, bardzo dobrze wszystko wygłuszają. Tutaj powiedzmy te opony bolidu F1, bo tak to nazywam, z tym mi się to kojarzy, po prostu tak dobrze wygłuszają, że ja po prostu nie słyszę. Testowałem już chyba 6 słuchawek albo 5, teraz już nie będę liczył. Te słuchawki mają najlepsze po prostu wyciszanie otoczenia, aż ja po prostu nie wiem, co się dzieje tutaj w domu z tyłu, nic po prostu nie słyszę, więc jeśli wahasz się, czy te słuchawki kupić, albo po prostu obejrzałeś tą recenzję, a szukasz słuchawek, to ja ci mówię, że jak najbardziej warto te słuchawki kupić. Na koniec jeszcze dodam, jestem teraz na fragmencie odszumionym, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam również do obejrzenia unboxingu tych słuchawek, do obejrzenia unboxingu i recenzji innych słuchawek, ponieważ takich filmów na moim kanale jest bardzo dużo, więc po prostu klikaj w tą subskrypcję. No dobra, tutaj klikaj w tą subskrypcję, tutaj ją dam, bo naprawdę bardzo dużo obejrzysz, a jak nie klikniesz, to bardzo dużo stracisz.